Tu jest miejsce na powitanie. Szalonkę czy coś tam. Nie oszukujmy się, mi jako maturzyście kwarantanna nie pomaga w nauce. Tym bardziej, że im dłużej jestem w izolacji, tym głupsze pomysły przychodzą mi do głowy. Jak na przykład robienie filmów na YouTube. Albo prowadzenie quizu o polskim rapie. Jak ktoś nie widział mnie zadającego pytania o Szuszkowi, to zapraszam, link tu i w opisie. I tak, ja wiem, że miało to być o tym panu. Jednakowoż sam film wymaga dużych pokładów czasu, a i sam temat troszeczkę się wyczerpał, więc porozmawiamy o tym kiedy indziej. A teraz chciałbym poruszyć bardzo ciekawy temat. Parę dni temu natknąłem się na YouTube'ową relację YouTubera o pseudonimie Radal. Tworzącego memiczne filmy z GTA. W samej relacji twórca kanału dzielił się swoją opinią na temat pewnej innej twórczyni. A nazywa się ona Soyoung, jeżeli nie wiecie kim jest. Soyoung. No to śpieszę z wyjaśnieniem. Ta koreanka zajmuje się ASMR, czyli czymś, co jest na tym samym poziomie błota umysłowego, co osoba kupująca bilety na koncert Noebiego, jak i typ słuchający polskiego hip-hopu. Jednak pani... Pozdro dla kumatych? Poszła o krok dalej, jako główny dźwięk, ASMR wybrała jedzenie żywych zwierząt morskich. I to nawet nie jest żart. ASMR. Czeka, nie narodził piąty roku. Skomentował to pewien inny YouTuber, zrobił to, nie oszukujmy się, na odpierdol i pod wpływem emocji, więc jeszcze inny YouTuber, Kajonae, postanowił m.in. odpowiedzieć na jego film, ale również na komentarze facebookowe. Dzisiaj pogadamy sobie o pewnym temacie, który został mi podesłany w formie screenshotów różnych komentarzy z takich właśnie gówno grupek. Dodatkowym elementem filmu Kajonaja było wyrażenie swojej opinii, do czego każdy w internecie ma prawo i należy to uszanować, pamiętajmy o tym, oraz rzucił kilkoma ciekawymi stwierdzeniami. A ja postanowiłem film, który obecnie oglądasz, nagrać w celu polemiki z tym, co powiedział brodacz 34 stopnia wtajemniczenia. Życzę miłego seansu. Dzisiaj pogadamy sobie o pewnym temacie, który został mi podesłany w formie screenshotów różnych komentarzy z takich właśnie gówno grupek. Bo nie ma to jak wziąć temat, który na pierwszy rzut oka jest wręcz idealny do tego, żeby sygnalizować swoją cnotę i mówić: ej, jestem lepszy od tej dziewczyny, ponieważ ja wiem, że zabijanie jakiegoś zwierzęcia jest złe. Po pierwsze, sygnalizowanie swojej cnoty nie wydaje mi się być czymś złym. Co najwyżej mi, jako postronnemu obserwatorowi, może wydawać się głupie lub zbędne, ale jeżeli ktoś poczuje się lepiej, gdy napisze, że on sam nie zjadłby żywej ośmiornicy lub nie zabiłby zwierzęcia, bo uważa to za złe, wszystko jest okej. W sensie, to jest sytuacja win-win dla każdego. Człowiek, który napisał ten komentarz, nabiera poczucia własnej wartości, oczywiście to w tym najbardziej optymistycznym scenariuszu, lub przynajmniej daje upust emocjom. Inna persona, nie zgadzając się z tą teorią, może z nią podyskutować, czyli mamy winner ze dwa, a ty widząc to, masz temat na film, czyli winner ze trzy. Jackpot? Nikt chyba nie cierpi przez takie komentarze, bo ani ta koreanka, która a. nie zna języka polskiego, b. ma gdzieś co ten typ bądź typ jaja powie, napisze, niczego nie traci, a wręcz zyskuje, bo inni zaczynają gadać o niej i nabijają jej wyświetlenia. Wszyscy wychodzą na plus. I po drugie, zabijanie zwierząt nie jest złe, bo po pierwsze, my jako ludzie, najbardziej rozumne istoty na tej planecie, możemy zjeść zwierzę, które nam smakuje. Ważne natomiast, żeby zabić je jak najbardziej humanitarnie i szybko. Po drugie, niektórzy zapominają, że, i tu cytat, podstawowym prawem zwierząt jest to, by nam smakowały. Także no. Ale może dajmy skończyć Kajonajowi,
wypowiedź, bo chyba przerwałem mu w pół zdania i część mogłem wyciągnąć z kontekstu. A teraz dajcie mi lajka pod tym postem i bierzcie się za łby w sekcji komentarzy, jeśli się pojawi jakakolwiek inna osoba, która choć odrobinę wprowadzi rozsądku. Aha, rozsądku, czyli tylko tego, co ty powiesz. Dobra, do najprostszego źródła. Według słownika SJP rozsądny to m.in. taki, który zastanawia się przed podjęciem decyzji. Więc każdy, kto pogłowił się nad tym chwilę, zachował się rozsądnie. Oczywiście mógł dojść do niekoniecznie trafionych wniosków, ale mimo wszystko postąpił lub jeżeli nie postąpił, to chociaż starał się z rozsądkiem podejść do sprawy. Wiem, czepiam się słówek. Mówcie co chcecie, ale to wygląda całkiem zabawnie. Mówcie co chcecie, ale zgadzam się z przedmówcą. W sensie, come on, ona wygląda jak ten bohater ze SpongeBoba. Na ten temat postanowił wypowiedzieć się rycerz falsującej zbroi, czyli youtuber z zachodu, który ma prawie 5 milionów subskrypcji, uznał, że zrobi to pod wpływem emocji, kompletnie nie przygotowując się do tematu i że będzie narzekać na to, że laska męczy zwierzęta i że generalnie żywcem je pochłania, co jest nieludzkie, niehumanitarne. W jego ocenie wybrał sobie prosty cel, czyli hej, zwierzę żywe, dziewczyna męczy, zabija, pokazuje, to jest złe, widzicie? Bicie mi teraz brawo, klepcie mnie po plecach, jestem lepszy od niej. I tu mam dość poważny zgrzyt, bo jak już wcześniej mogliście zauważyć, uważam film Pinguinzo za co najwyżej średni. Natomiast nazwanie go rycerzem w lśniącej zbroi i mówienie, żeby go teraz poklepywać po plecach, bo jest lepszy od niej, wydaje mi się bezsensowne. Bo jeżeli zrobił film, w którym wytknął błędy, to logiczne, naturalne i uzasadnione jest to, że jego widzowie biją mu brawo. Pytanie, czy na to zasłużył. Zasłużył? Tak? W sensie, czemu miałby nie zasłużyć na brawo od swojej widowni? Dostarczył im kontentu, którego oni oczekują, a za to nagrodzili go brawami. Ja, czy powiedzmy, że mój rozmówca, mimo że ja z nim nie rozmawiam, tylko komentuję jego wypowiedź, nie jesteśmy jego widownią. I nie musimy mu bić brawa z tego powodu. Znaczy, żeby nie było. Cała jego widownia też oczywiście nie musi. I to też jest logiczne. W sensie, jeżeli ktoś lubi czyjąś twórczość, to ją chce jakoś docenić. Dosyć często zdarza się Kajonarowi odbierać jakieś zasługi, kwitując to stwierdzeniami typu klepcie mnie po plecach, bo powiedziałem, że zło jest złe. Właśnie wytykanie komuś czegoś takiego, moim zdaniem, jest złe. Bo istnieją ludzie średnio zgarnięci i tacy mało zgarnięci, którzy czasami potrzebują dostać informacje, co może być złe, w sensie co ktoś uważa za złe. I oni mogą to przyjąć do wiadomości bądź nie. I wtedy z ludzi średnio zgarniętych mogą stać się ludźmi rozgarniętymi, a z ludźmi słabo rozgarniętych, średnio rozgarniętymi, a później wiadomo o co chodzi. Tak ten mechanizm działa. Bo to co dobre, a co nie, czasami bywa kwestią dyskusyjną. Otóż chodzi o to, że gdy zobaczymy pewną osobę mówiącą według nas rzeczy oczywiste, naszą reakcją nie powinno być: o, gadasz tylko, że zło jest złe. Mówisz rzeczy oczywiste. Bo dla nas to może być oczywiste. To jest jakieś nasze subiektywne odczucie. Zamiast tego powinniśmy mówić coś na kształt: okej, ja już to wiem, idę dalej, czy coś. Im więcej osób zacznie potępiać ten sposób wypowiedzi, tym mniej konstruktywnie krytyki będzie do nas docierać. A nie o to chodzi. Tym bardziej, że Bajodacz najpierw mówi, że Pinguinzo powiedział, że złe jest złe, w sensie, że to, co robi ta youtuberka, jest złe, w tym sensie, a następnie tego zła broni. A że w rzeczywistości sytuacja jest troszkę bardziej skomplikowana niż coś takiego. Nie będę zgrywać eksperta od kultury Korei Południowej, bo nie jestem jakimś z**anym gejpopiarzem, tak samo nie będę zgrywać eksperta od kultury Japonii, ale naprawdę wystarczy kilka sekund, żeby dojść do informacji nawet bez zdjęć, że w niektórych krańcach świata konsumpcja surowego mięsa, a nawet i takie z żywych zwierząt, jest uznawana za rarytas, gdzie na przykład osoba będzie żuć odnóże takiej ośmiornicy, która jeszcze żyje. Mogę się mylić, ale to chyba nie jest żaden argument. Bo co z tego, że jedzenie surowych owoców może jest rarytasem? Nieważne, co jest powodem takiego postępowania, czy to kultura, fanaberia,
cokolwiek innego. Jedzenie żywych zwierząt jest skandaliczne. Przeczytam teraz fragmenty kilku artykułów. Satarem Mawe jest plemieniem zamieszkującym teren brazylijskiej Amazonii. Kilka razy do roku amazońscy Indianie przechodzą bolesny rytuał inicjacyjny, by stać się prawdziwymi wojownikami. Uczestniczą w nim nawet 12-letni chłopcy. Polega na tym, że młodzi mężczyźni wkładają ręce na 10 minut do specjalnie przygotowanych wcześniej rękawic, wypełnionych mrówkami z gatunku Paraponera clavata, inaczej nazywanymi bullet ant. Ból po ukończeniu owada porównywalny jest z postrzałem i trwa nieustannie przez 24 godziny. Żaden z młodych Indian nie stanie się prawdziwym wojownikiem, dopóki nie założy rękawic 20 razy. Corrida, od hiszpańskiego correr, biegać, oraz toro, byk. Tradycyjna walka z bykiem, widowisko popularne w Hiszpanii. Według niektórych zwyczaj sprowadzony na Półwysep Iberyjski przez Arabów, inne wersje mówią o Kartagińczykach lub Rzymianach. Kiedyś zwyczaj popularny wśród arystokracji w walkach brali udział nawet królowie. Obecna walka składa się z kilku uświęconych tradycjom etapów. Jest ten, kiedy picador upewni się, że zmęczone i poranione zwierzę przestaje reagować. Stara się je zabić, trafiając szpadą w miejsce wielkości monety na karku byka. Taki cios przerywa rdzeń kręgowy. Kiedy ta sztuka uda się za pierwszym razem, matador zyskuje brawa widowni i ma prawo odciąć sobie na pamiątkę ucho byka. Czasem również ogon. Martwe zwierzę zostaje szybko zasłonięte płachtą i odciągnięte na bok przez osły lub muły. Obrazy lisów olbrzymów hodowlanych na futer pokazują prawdę o fińskim przemyśle futrzarskim. Fińska Organizacja Ochrony Zwierząt publikowała kilka dni temu filmy i zdjęcia z tamtejszych farm futrzarskich. Na filmach i zdjęciach widać zwierzęta tak duże, że ledwo są w stanie się poruszać, a ich skóra i futer są pofałdowane. Taki stan wynika z selekcji hodowców, którzy wybierają zwierzęta głównie pod kątem rozmiarów. Dzięki możliwości uzyskania znacznie więcej futra z jednego zwierzęcia, hodowcy znacząco zwiększają swoje zyski. Kosztem jest uzyskanie zwierząt, które mają chroniczne problemy z łapami i kośćmi. Nie są w stanie nawet w najmniejszym stopniu realizować swoich naturalnych instynktów. Choć publikacja dotyczy fińskich farm, to sytuacja w polskim przemyśle futrzarskim jest bardzo podobna. Również w Polsce lisy polarne osiągają rozmiary, które są szkodliwe dla ich zdrowia. Wielu polskich hodowców pozyskiwało lisy polarne do reprodukcji właśnie z fińskich farm. To, co przed chwilą przeczytałem, to inne przykłady męczenia zwierząt przez człowieka. W pierwszym przypadku ciężko mówić o cierpieniu niewinnej mrówki, bo ten rodzaj żuka mało co czuje. Zabieranie zwierzęcia z jego naturalnego środowiska i zmuszanie go do kąsania innego człowieka może nam wydawać się dziwne. Co kultura, to obyczaj. Jednak niepodważalny faktem jest to, że zwierzęta wykorzystuje się w przynajmniej według nas głupi sposób. Jeżeli chodzi o koreidę, specjalnie hodowany byk, a raczej nie w ekologicznych warunkach, jest torturowany, aby w końcu zostać zabitym przez picadora. Śmierć niewinnego byka może być tłumaczona kulturą i tradycją. Jednak czy warto podtrzymywać taką tradycję? Pewnie tak, skoro się to opłaca finansowo. Jednak faktem jest też to, że bestialsko zabija się tego byka w imię, moim zdaniem, chorej idei. Ostatni przypadek, jeszcze prostszy od poprzedniego? Męczone i cierpiące lisy wykorzystywane jako nośnik surowca wartego krocie. Tutaj nie ma żadnych wątpliwości, żadnych ale. To po prostu czyste skurwysyństwo. Ale dlaczego przeczytałem te fragmenty, ktoś może zapytać? Ano już mówię, objaśniam. Torturowanie zwierząt nie jest tylko domeną Azjatów uprawiających mukbang, czyli jedzenie na żywo. Bo po pierwsze, nie tylko Koreańczycy i Japończycy mogą to robić. Dobrym przykładem jest kasumatsu, czyli ser produkowany na Sardynii, zawierający żywe larwy much. Podobno zdechłe są niesmaczne. A sam mukbang jest również umiarkowanie popularny wśród Amerykanów. Po drugie, zwierzęta po prostu torturują ludzie. Nieważne jaki kolor skóry, religia, kultura, przyświecają im inne cele, ale działanie jest zgoła podobne. Ludziom się wydaje, że są niesamowicie empatyczni, ponieważ oni widzą, że biedne zwierzątko cierpi, bo to bardzo łatwe jest postawić się w sytuacji dosyć oczywistej, ale empatia nie na tym polega. Po pierwsze, empatia to jest oznaka twojej pizdowatości. Hej, ale wykaż się empatią w tej sytuacji, a po drugie mylisz ze współczuciem. I tu z częścią wypowiedzi się zgadzam. Otóż według
według definicji empatia, zdolność odczuwania stanów psychicznych innych osób, empatia emocjonalna, umiejętność przyjęcia ich sposobu myślenia, spojrzenia z ich perspektywy na rzeczywistość. Natomiast współczucie to stan emocjonalny, w którym jeden człowiek solidaryzuje się z inną osobą, współodczuwa. Współczucie może być również rozumiane jako emocjonalny wyraz cnoty życzliwości. Sygnalizować swoją cnotę. Empatia polega na twojej pizdowatości. Rozumienie to bliższe jest zdefiniowaniu współczucia wywodzącym się ze wschodniej kultury, które opowiadają o wielkim szacunku do drugiego człowieka, drugiej żywej istoty, innych dróg życia. Jeżeli ktoś ci mówi, że jesteś p***maty, bo wykazujesz empatię lub współczucie, to chyba dobry moment, aby tego kogoś przestać słuchać, bo bez wcześniej wspomnianego współczucia chorowalibyśmy na osobowość dysocjalną. Naprawdę, pozbycie się empatii ma być dobrym pomysłem? Wyobraźcie sobie, że po waszym mieście albo po waszej wsi chodzą socjopaci, wypełnieni z pozytywnych uczuć socjopaci. Bardziej naturalne jest odczuwanie jakichś emocji, kiedy męczone jest zwierzę, niż nieodczuwanie. Taka ciekawostka, jedzenie takiej grzywy ośmiornicy może zagrozić twojemu zdrowiu, a nawet życiu. No tutaj szkoda, że Kajo nie powiedział, dlaczego jest to niebezpieczne. Możliwe, że uznał to za zbyt oczywiste i w pełni to rozumiem. Natomiast mimo wszystko dopowiem, dlaczego jest to czynność zagrażająca życiu. Otóż, najprościej mówiąc, przyssawki, które posiada ośmiornica, mogą przyczepić się do waszego gardła, uniemożliwiając swobodne oddychanie. Dlatego, jeżeli ktoś decyduje się na jedzenie żywych głowonogów, zaleca mu się dokładne pogryzienie pokarmu, aby wcześniej wspomniana sytuacja nie miała miejsca. Możliwe, że w niektórych knajpach podpisuje się oświadczenie, że w przypadku śmierci klienta właściciel restauracji nie odpowiada za to przed sądem. Jaka jest różnica między tym, co robi ta dziewczyna, a tym, co dzieje się w rzeźniach i tym, co robią rzeźnicy na zachodzie? Out of sight, out of mind, czyli co z oczu, to z serca. Problemem nie jest to, że ona to robi. Problemem dla ciebie jest to, że ty to widzisz. Trochę tak, trochę nie. Gdybym na przykład tego nie widział, ale miał 100% pewność, że ktoś spożywa w ten sposób żywe zwierzę, też miałbym z tym problem. Niezależnie czy to widzę, czy nie, i tak uważam to za złe. Akurat Soyang oberwało się, bo nagrywała i upubliczniała to. I tak, to co mówi Brodaty, ma do wzorowania w rzeczywistości i nie jest takie głupie. Ja zakładam, że jedzenie zwierzęcia, niemartwego, jest problemem. Jako koronny przykład, taki reprezentatywny, postrzegam właśnie tą youtuberkę. Bo to co robi jest popularne, czyli dużo osób o tym wie, czyli może pełnić funkcję reprezentatywną. Bardzo dobrze, że zostało powiedziane, że co z oczu, to z serca. Ja ci gwarantuję, że na YouTube są też filmy pokazujące to, co się dzieje w takich rzeźniach, więc weź mi wytłumacz, czemu można pokazywać na YouTube takie filmy, a tego, co robi ta dziewczyna, już nie. Ja nie jestem zwolennikiem zakazów i to pewnie słychać, że dużo we mnie zlibała. Nagrania z rzeźni są na tym samym poziomie, co kontent tej kobity. I tu żywe zwierzę traktuje się bestialsko oraz i tu otrzymuje się za to pieniądze. Należy również pamiętać o tym, że wolny rynek nienawidzi próżni i jeżeli wykopiemy kogoś z pewnej niszy, w której się spełnia, to prędzej czy później pojawi się jego odpowiednik. Biznes jest biznes, a ludzie chcą zarabiać pęgę. Trzeba wiedzieć, jak usunąć jakiś element, aby usunąć go na stałe. Ja nie wiem jak, więc wam nie powiem. Moja osoba może wam co najwyżej powiedzieć, co na ten temat sądzi i tyle. Trafiła w jakąś niszę do ludzi, którzy najprawdopodobniej też to robią, którzy też konsumują takie jedzenie, którzy też bawią się jedzeniem, bo ludzie z reguły też i bawią się jedzeniem. Czy choć raz bawiłeś się jedzeniem w sypialni, ja nie mówię, że musi to być żywe jedzenie, czy miałeś w sypialni truskawki, czy cokolwiek innego? Nie. Człowieku, czy ty widziałeś, jak ja wyglądam? Kim miałbym się bawić tymi truskawkami? Z własną dupą? Różowa dupa złaś! Ja nie jestem różowa dupa. Kurwa, cię jebne! A, jest różnica między bawieniem się owocem i z żywym zwierzęciem. To tak jakbyś powiedział do swojego pomelo, żeby ci zaaportował patyk. No nie sądzę, żeby to tak działało. No pff, jak YouTube może na coś takiego pozwalać? Przecież to jest męczenie zwierząt.
A ja ci zadam pytanie, czy ona łamie prawo w swoim kraju, nagrywając takie filmy? Zastanów się nad tym. Odpowiedź brzmi... Chyba nie. Nie jestem pewny, bo ciężko to sprawdzić, ale jeżeli Korea jest jedynym państwem na świecie, gdzie można hodować psy na ubój... i kaleczyć zwierzęta? No to chyba nie. Ale. Istnieje regulamin YouTube'a, który jest uniwersalny dla użytkowników z całego świata. I możemy w nim wyczytać w zakładce znęcanie się nad zwierzętami, która jest w zakładce treści szkodliwe i niebezpieczne, iż treści przedstawiające niepotrzebne cierpienie, które nie mają wartości edukacyjnej, dokumentalnej, naukowej ani artystycznej, nie są dozwolone w YouTube. Poza tym napisane jest również: pamiętaj, że to tylko przykłady. Nie publikuj treści, jeżeli uważasz, że mogą one naruszać zasady. Najwidoczniej Koreanka nie uważa, że jej filmy łamią zasady. Więc, czy jej filmiki przedstawiają treści edukacyjne? Raczej nie, w sensie co, jak zjeść zwierzę? Na tym praktycznie nic nie opowiada o tym, jak poprawnie jeść zwierzę żywe. No nie, dokumentalny już w ogóle, naukowy, zapomnijcie, artystycznej. No i można się spierać, czy to, co tworzy ta dziewczyna, zalicza się do treści artystycznej, czy tylko ją imituje. Nie mnie to oceniać, bo ani nie jem żywych zwierząt, ani nie jestem artystą. Niech spierają się o to ludzie, którzy się na tym znają. Natomiast pewne jest to, że to, co robi ta Koreanka, może zostać usunięte z YouTube'a, pomimo tego, że nie łamie ona prawa w swoim kraju. I tak jak YouTube jest platformą, która cenzuruje bardzo dużo rzeczy, które na cenzurę nie zasługują, ale mimo wszystko, jeżeli stworzyła jakiś regulamin, no to dziwne, gdyby się go nie trzymała. Bo mi się wydaje, że prawo stoi troszkę wyżej niż jakieś zasady jakiejś platformy, która musi się też dostosować do prawa, które funkcjonuje w danym kraju. Nie, ani trochę nie musi, bo są w niektórych krajach dozwolone do oglądania filmiki, na przykład z egzekucjami, natomiast na YouTube ich nie ma. Ktoś zdał sobie sprawę, że jeżeli wideo na YouTube będzie w jednym kraju dozwolone, a w drugim nie, to ktoś może zmienić swoją lokalizację i je obejrzeć. Plus regulamin YouTube'a, Twitch'a, nie wiem, elektrody, tworzą ludzie według swojego kaprysu. Może to być ciężkie do zrozumienia, więc postaram się to jakoś składnie przedstawić. Jeżeli wideo nie łamie prawa kraju i regulaminu strony, może zostać wrzucone. Jeżeli wideo łamie prawo kraju, ale nie łamie regulaminu, czasami może zostać wrzucone. Najwyżej nie będzie się wyświetlać. Natomiast jeżeli wideo nie łamie prawa kraju, ale łamie regulamin strony, no to raczej go nie zobaczymy. To tak jak z niektórymi zależnościami w geometrii. Prostokąt to czworokąt, który ma wszystkie wewnętrzne kąty proste. Kwadrat, czworokąt, który ma wszystkie wewnętrzne kąty proste oraz wszystkie boki tej samej długości. Czy kwadrat jest prostokątem? Jak najbardziej. Czy prostokąt jest kwadratem? Otóż nie. Ciekawe są te podwójne standardy niektórych ludzi, którzy oburzają się na fakt, że jakaś dziewczyna czerpie korzyści finansowe z tego, że konsumuje zwierzęta, które oni by nigdy nie skonsumowali, zwłaszcza żywcem. Ale na przykład w momencie, kiedy na Zachodzie robi się program, w którym to wtrążala się żywe ślimaki, to w tym już nie mam problemu, mimo że ten program też jest robiony dla rozrywki. Wow, a kto powiedział, że nie ma problemu? No też jest, tylko o wiele mniejszy. I to nie podwójne standardy, tylko biologia. Mimo że zarówno ślimaki, jak i głowonogi zaliczane są do mięczaków, nie oznacza, że są identyczne. Cytat ze strony National Geographic. Chyba możemy im zaufać. Teraz porozmawiajmy może o nerwach ośmiornicy. Zazwyczaj ślimak ma ledwie 10 tysięcy komórek nerwowych. Homar około 100 tysięcy. Skakun, rodzaj pająka, pewnie z 600 tysięcy. Pszczoły i karaluchy, uznawane za najbardziej unerwione, po głowonogach, bezkręgowce, mogą się poszczycić jakimś milionem na osobnika. Nic więc dziwnego, że około 500 milionów neuronów zwyczajnej ośmiornicy, Octopus vulgaris, to zupełnie inna liga. Pod względem liczby komórek nerwowych, głowonogi znacząco przewyższają myszy, 80 milionów, czy szczury, 200 milionów i niemal dorównują kotom, około 700 milionów. Tyle, że podczas gdy kręgowce większość neuronów przechowują w głowie, u ośmiornic aż 2/3 znajduje się w mackach. Z kolei na stronie Vice możemy przeczytać, że jeżeli masz kawałek macki, ma on dużo nerwów, w sensie tych od układu nerwowego, a nie nerwów w sensie stresu i problemu.
i może reagować na ból, który otrzymują. Ale prawdopodobnie macka sama w sobie nie czuje bólu, bo jest odłączona od mózgu. Natomiast ośmiornica, którą siekasz na kawałeczki, cały czas czuje ból, tak jak wieprz, ryba czy królik. Więc robienie czegoś takiego to barbarzyństwo w stosunku do zwierząt. Żałośnie tłumaczone z języka angielskiego przeze mnie. Chwila, przecież ona nie kleiła tych ośmiornic, tylko je żuła. No może na tym filmie nie, ale na innych. Gaman있어, 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 gaman있어. Ja, 일단 한 마리 손질. 가자. 돌라 콘테스트. Is a how to keep a squid. This is a core squid spike, ikijime spike, and a stick between eyes here. So pretty see. Just change the color. Now head dye. And Oh! That's done. Oh, still half part of head still, right? Yeah. Nice. Ciekawi mnie, czy ci wszyscy ludzie tak samo się oburzą w momencie, kiedy jakiś wędkarz weźmie żywą dżdżownicę, owinie ją o haczyk, przedziurawi ją na tym haczyku, wrzuci ją żywą do wody, podtapiając po to, żeby została żywcem pożarta przez na przykład karpia, którego wyciąga z wody, wrzuca do małego wiaderka, niesie do domu, wrzuca do wanny, po czym w święta wali w łeb po to, żeby zrobić z tej ryby posiłek i wtrążolić. Tutaj już problemu przecież nie będzie. No, dość skomplikowanie opisana sytuacja. To może od tej dżdżownicy. Doktor Byron i Klein twierdzą, że rośliny nie mają struktur, które pozwalają na odczuwanie świadomości. To samo dotyczy prostych zwierząt, takich jak meduza czy glisty. Co prawda, dżdżownica nie jest glistą, natomiast zawsze ze sobą zestawia się płazińce i obleńce, więc zakładam, że stworzenie, o którym mówimy, nie odczuwa bólu. Jeżeli się mylę, poprawcie mnie. Natomiast ten karp, no nie ukrywajmy, męczy się w tej wannie. I ja od, nie wiem, 7 albo 8 lat mówiłem rodzicom, aby nie trzymać ryby w wannie. No bo to śmierdzi, bo wykąpać się nie można, no i najważniejsza szkoda zwierzaka. W pełni zrozumiała jest również decyzja o niekupowaniu gotowego karpia, w sensie takiego w płatach, tylko żywego, aby zabić go w domu, żeby mieć pewność, że mięso jest świeże. Ale jeżeli decydujesz się na kupno takiego osobnika, to postaraj się go jak najszybciej zabić, plus jak najbardziej humanitarnie. Nie wiesz jak? Sprawdź sobie w internecie. Plus tutaj jeszcze taka prywata, ja nigdy nie lubiłem smaku karpia. Zamiast tego od około 5 lat na Wigilii razem z moim kuzynem jemy łososia, który też pewnie w życiu nie ma lekko i trzymany jest w średnio dobrych warunkach, ale przynajmniej ma tą namiastkę swobody i możliwe, że nie jest usilnie męczony jak chociażby panga czy inny rodzaj ryby. Czy ktokolwiek z tych ludzi, którzy tak oburzają się na fakt, że dziewczyna wrzuca takie filmy, zastanowił się nad tym, skąd ona wzięła te wszystkie ośmiornice? Bo mi się wydaje, że ona kupiła je w sklepie, w swoim mieście, w swoim kraju, w którym jest to jak najbardziej normalne i legalne. Ja wiem, że tutaj wchodzę na maksymalny poziom czepialstwa, ale muszę. Nie wiemy, czy kupiła je legalnie. Może połowy zwierzaków odbyły się nielegalnie, dlatego cena też była niższa. A raczej tak nie było, bo z samych wyświetleń stać ją na dobry, świeży produkt, ale może mimo wszystko wolała przyoszczędzić. Pewnie prawdy nigdy się nie dowiemy. Zerknijmy teraz na kilka takich właśnie komentarzy, żeby być fair, były też takie, które choć odrobinę rozsądne wprowadzają. Tutaj mamy przykład komentarza na takiej gównogróbce. Nie no, już mogłeś się postarać i porządnie zamazać dane prywatne tych osób. Można je odczytać, jeżeli ktoś się bardzo postara? To chyba nie powinno tak być. Nie tyle co niesmaczne, ale to chory sposób zwrócenia na siebie uwagi. Uciekanie przed skaczącą po podłodze rybą tracącą tlen jest tak infantylne i głupie. Najprawdopodobniej dlatego, że ona swoje produkcje kieruje do młodego odbiorcy. Do gówniaków ze swojego kraju. Dla mnie jest to rodzaj braku szacunku do zwierzęcia, de facto, które będzie spożywane oraz strasznie niefajny sposób na zwrócenie na siebie uwagi. Tak jakby nie musisz dwa razy się powtarzać. Aha, najlepiej.
Pamiętacie Przemka i jego dwie pae? Wyjście z brązu nie jest ciężkie, jeśli masz dwie pary rąk. Dwie pary rąk. A to przepraszam, muszę wyglądać jak człowiek witowiański, Da Vinci'ego, żeby wychodzić z tego brązu? Może mam być Goro z Mortal Kombat? No to tutaj mamy podobny case. Nie musisz dwa razy się powtarzać. Czyli co, napisać coś trzy razy, żeby dwa razy się powtórzyła? Wiem, czepiam się słówek. Tylko dlatego, że gdzieś na zachodzie pojawia się jakiś youtuber, który musi się oburzać, ponieważ nie rozumie jakiejś kultury i nie rozumie tego, że w takiej Korei czy w Japonii konsumowanie żywej ośmiornicy jest postrzegane za rarytas. Aha, czyli rozumiem, że można robić niemoralne rzeczy, jeżeli są związane z kulturą, tak? Czy klitoidektomia? Bardzo trudne słowo. Praktykowana w Sudanie czy chociażby Eritrei jest okej, bo to część afrykańskiej kultury. To dość drastyczny przykład, bo tu interweniowano z powodu pogwałcenia praw człowieka, ale hej, tylko dlatego, że gdzieś na zachodzie pojawiły się jakieś organizacje, które muszą się oburzać, bo nie rozumieją jakiejś kultury i nie rozumieją tego, że w takiej Etiopii czy Egipcie kobieta bez łychtaczki, a czasem i warg sromowych jest postrzegana za rarytas wśród innych członków plemienia. Brzmi to groteskowo. Nie zmieni rzeczywistości. Dominika P. Przejrzałem przed chwilą parę z jej filmów i to, co robi, jest obrzydliwe. No to brawo, dzięki tobie ma kilka nowych wyświetleń, dzięki czemu YouTube wie, że są ludzie, którzy chcą to oglądać i będzie to promować. Czyli konkluzja jest taka, że jeżeli film jakiegoś twórcy ci się nie podoba, ale dla pewności sprawdzasz też kilka innych, żeby wyrobić sobie zdanie, to jesteś niemundurutki. Research? Pieprzyć research. Trzeba nagrać film o tym, jakimi ludzie są jełopami, bo nie rozumieją, że można żywcem wpierdolić ośmiornicę. Brawo. A zastanowiłaś się, Dominiko, która najprawdopodobniej nie ma jeszcze 18 lat, tak podejrzewam, że to, co ta dziewczyna robi, jest akceptowane w kraju, w którym żyje, że w kraju, w którym ona żyje, jest to normalne. O proszę. A zastanowiłaś się, Dominiko, że to, co ci mężczyźni robią, jest akceptowane w kraju, w którym żyją? Że w kraju, w którym oni żyją, jest to normalne? To nie dzieje się na terenie Polski, to nie dzieje się na polskim YouTube, tylko to się dzieje na Dalekim Wschodzie. No i dobrze, to by było na tyle. Byłem uszczypliwy i niemiły miejscami dla Kajonaja, ale w gruncie rzeczy jest dobrym YouTuberem mówiącym o ważnych sprawach, po prostu ten film mi nie przypasił. Zapraszam serdecznie na jego kanał, a mi pozostaje tylko pożegnać się i niestety ogłosić, że ten dziwny fajans, jakim jest mój film, właśnie dobiegł końca. Bardzo możliwe, że słyszymy się niebawem. Życzę wszystkim miłego dnia. Pa, pa.